Ema, Heios, najlepsza LTZ w ekipie. Patrzcie, 2013 rok na wtrysku. Mam okazję się nią przejechać na dobrym siedzisku nowym, prosto od pana z Ostrowa Wielkopolskiego, który oprzywa tak pięknie siedziska. Do ASG oprzywa. Patrzcie, na dominatorze, na nowych oponach. Filip, który chcesz mieć przód krzywy? Prawy czy lewy? Lewy. Nie no, ostrożnie, spoko. Kluczyki zabrałeś. Ma, daj kluczyki. Nie no, są chyba. Są, bo były. Jest kluczyk. Powiem wam, że LTZ-om na wtrysku to chyba jeszcze nigdy nie jeździłem. Byłem kiedyś oglądać, jak chciałem kupić. O, kurde, jaki fajny. Czekaj, ale sprzęgu ciężko chodzi. Jedyny mankament. Tylko gdzie się tu odpala? Tego nie wiem. Kopka jest? To... Gdzie się to odpala? Tam musisz kopnąć. Słuchajcie, pierwsze co ono to... Ale sprzęgło ciężko chodzi bardzo, wiesz? Nie. No zaraz zobaczymy. Nie gorzej. Ty no, coś żeś tutaj pogrzebał. Mogę na chwilę? Zobaczyć? No. Ja nie mam czasu teraz pół dnia. Bierzecie, nie bierzecie? No kurde, gdzie się to odpala? Kopką? Licznikie, na te zielone naciskam. Co ty gadasz? Tu tym? Trzeba próbować. No próbuję. Git, panie!
LTZ-y Eryka jeszcze. Daje pięknie. Teraz zobacz, co żeś narobił. I jakie wrażenia? Powiem ci, że potwór. Oprócz tego sprzęgła to wszystko ok. Tylko sprzęgło ciężko chodzi. Ale ci powiem, strójki tam na tych dołach, dobre zawieszenie. Bo ci powiem, że tam pod tym podjazdem są doły i ci powiem, że i wybiera to. Nie wyrzuciło mnie na lewo, na prawo, ani nic. I nawet na trójce, jak już tam u góry była mniejsza prędkość, to i tak wyszła. Pozytywnie, no. No i w ogóle z dwójki na kółko bierze Tomek. Bierze LTZ-tę. Nie, cebula. A to już mi fajnie poszło, nie? Nawet poszła. Bez sprzęgła, z gazu. Ja zawsze bez sprzęgła robię. No bo tym sprzęgłem jest ci ciężko operować. Naprawdę, uwierz mi. 5 na duszeń i bolą paluchy. A może by... Nie ma! Jeszcze raptor ma gorzej gazu. Tu ciężko wchodzi. Zobacz, w becie. A wiesz co? A jakbyś przesmarował ją? Jakie miękkie. Co? Wlać tam tego WD-ka. Co jakiś czas i zobaczyć. No bo weź Jerry na duś. No bo no, nie wiem, bo no, ja obiektywnie mówię, ja nie mówię, że... Bo jeszcze... Tak, to w cebuli lżej chodzi. A ja mam też linkę przecież. Piękna. Dzięki, Filip. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.